Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w ostatniej Prawotece w tym roku. Dziękujemy wydawcy pani Joannie z Brukseli, dziękujemy Marcinowi za realizację tego programu. Razem ze mną dzisiaj audycję prowadzi sędzia Jarek Konopka. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Marta, dobry wieczór Panie Profesorze. Nasz gość jest razem ze mną w studio, pan profesor Mirosław Wyrzykowski, z którym chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jakie wyzwania stoją przed naszym nowym ministrem sprawiedliwości i jego zespołem. Myślę, że temat jest bardzo aktualny, ponieważ chyba zaczął się ten moment, w którym zapadnie wiele istotnych decyzji i pierwsze z tych decyzji już zapadły w Ministerstwie Sprawiedliwości. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Bardzo długo na to czekaliśmy. Ale to, co tutaj jest bardzo istotne jako temat dnia, to myślę, że to jest to rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 grudnia 2023 roku, które dotyczy dwóch ważnych aspektów. I może zaczniemy od początku. W pierwszym przepisie, pierwsze podstawowe zagadnienie to jest kwestia wyłączenia z mocy rozporządzenia neosędziów od orzekania w stricte w odrębnionej grupie spraw, a mianowicie w tych sprawach, gdzie został złożony wniosek o wyłączenie właśnie sędziego, który przeszedł procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa, którą określamy jako neo-KRS, czyli tą wyłonioną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku. Panie profesorze, czy taką materię możemy uregulować rozporządzeniem, bo pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo głosów, że jest to absolutnie niedopuszczalne? Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie. I musimy zacząć od źródeł prawa, bo dojdziemy do źródeł prawa w drugiej części tego projektu rozporządzenia. To jest jeszcze projekt, który został poddany konsultacjom społecznym. Wypowiedziała się już, pewnie też o tym będzie mówili, pani Małgorzata Manowska. Jest proszona neo-KRS o zajęcie stanowiska, ale struktura źródeł prawa znana powszechnie, tylko przypominam, to jest konstytucja, poniżej konstytucji są ustawy, ale między ustawami a konstytucją są jeszcze umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Sejm, które jeżeli mamy do czynienia z niezgodnością ustawy z umową międzynarodową, to te umowy mają pierwszeństwo i są bezpośrednio stosowane. Poniżej ustaw są rozporządzenia, które są aktami wykonawczymi i mają na celu zrealizowanie szczegółowe, często techniczne, zasad, które są określone w ustawie. I to regulamin urzędowania sądów powszechnych jest rozporządzeniem, bo mamy ustawę o ustroju sądów powszechnych, mamy zatem fundament, na którym opierają się sądy, no ale trzeba popatrzeć, jak to wszystko funkcjonuje. Jaki jest tak naprawdę metabolizm funkcjonowania sądów powszechnych. Nie można
w ustawie, która ma charakter generalny i abstrakcyjny, uwzględnić wszystkich elementów natury technicznej. To państwo sędziowie pewnie jeszcze powiedzą za chwilę, co jest w środku rozporządzenia, które reguluje urzędowanie sądów powszechnych, poza tymi sprawami, o których mówimy. I to, co proponuje minister sprawiedliwości, to są dwie sprawy. I zacznijmy od tego, czyli od zarządzenia, które wyłącza z grupy sędziów, którzy mają orzekać o statusie neosędziów, czyli sędziów powołanych w oparciu o powołanych od 2018 roku w trybie określonym przez ustawę o neokaresie, wyłącza tych właśnie sędziów, neosędziów, spośród grupy sędziów, którzy mają orzekać o statusie innego neosędziego. To znaczy o statusie identycznym ze statusem, czyli z sytuacją sędziego, którego wyłączenia zażądała strona, uczestnik postępowania. No ale ta sprawa w wyniku tomboli, jak ja to nazywam, czyli losowego przydzielania spraw, trafić może do sędziego, który też jest neosędzią. No i wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ten drugi neosędzia, orzekający o statusie neosędziego, którego uczestnik postępowania strona chce wyłączyć ze składu orzekającego, orzeka w takiej samej sprawie, w jakiej znajduje się ten sędzia, który ma być wyłączony. To znaczy, można zakładać, że będzie, rozstrzygając sprawę, myślał w następujący sposób. Dotyczy wniosek neosędziego. Ja jestem neosędzią. Może dotyczyć wniosek mnie jako neosędziego w innej sprawie. Czyli jeżeli rozstrzygnę, że wszystko jest w porządku, no to umocnię swoje postępowanie, przepraszam, swój status, swoją sytuację. Innymi słowy, no nikt nie piłuje gałęzi, na której siedzi. I nie piłowali gałęzi, na których siedzą neosędziowie, którzy orzekali w sprawie wyłączenia innych neosędziów z postępowania. A druga zasada, która się z tym wiąże, to jest fundament kultury prawnej, regulacji prawnej, tego, co stanowi o istocie wymiaru sprawiedliwości, a mianowicie zasada znana już od rzymskiego od paremii rzymskiej nemo iudex in sua causa. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Neosędzia, który orzeka o statusie innego neosędziego, orzeka w swojej sprawie, bo jest w takiej samej sytuacji jak tamten sędzia, którego wyłączenia żądała strona. Ja sięgnęłam też do uzasadnienia tego projektu rozporządzenia i tutaj autorzy tego projektu wskazują na takie okoliczności, że rozpoznanie tych wniosków o wyłączenie neosędziów wymaga przeprowadzenia testu niezależności, którego głównym kryterium właśnie jest badanie okoliczności powołania sędziego. I właśnie autorzy też wskazują, że osobisty interes w nieuwzględnianiu wniosków o wyłączenie innych sędziów powołanych w tym samym trybie jest tutaj, no nie budzi to wątpliwości i w ten sposób tylko można obywatelom zapewnić prawo do rozstrzygnięcia ich spraw przez niezależny i bezstronny sąd w okresie przejściowym właśnie. Bo to jest istotne, co przed chwilą Marta powiedziałaś, to znaczy ja uważam, chyba się Państwo ze mną zgodzicie, że to rozporządzenie, ten projekt rozporządzenia no ewidentnie wskazuje na jako podstawę uchwałę trzech połączonych izb, prawda? To znaczy test jako podstawa jakby badania tego statusu neosędziego, a później dopiero kolejne czynności procesowe. A w dalszej kolejności, może przede wszystkim, to rozporządzenie zabezpiecza obywatela przed tym, aby jego sprawa była rozstrzygnięta przez niezależny i niezawisły sąd. I sąd powołany na podstawie ustawy, a nie neosędziego, którego status no, może być co najmniej wątpliwy, prawda?
Więc... Dodatkowo paradoksem jest to, że trzeba przypomnieć w rozporządzeniu, w regulaminie urzędowania sądów powszechnych jedną z podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości. A co to znaczy? A to znaczy, że neosędziowie nie znali tej zasady lub jeżeli ją znali, to nie chcieli stosować, a to oznacza, że nastąpiła samo autodyskwalifikacja przygotowania prawniczego sędziego, który nie wyłączył się rozpatrując sprawę, która w istocie także jego dotyczy. I wracając jeszcze do wątku czasowego, to, no to chodzi o to, żeby nie pogłębiać stanu chaosu, nie, braku bezpieczeństwa prawnego, o czym mówił pan sędzia. To trzeba będzie zakończyć w krótkim czasie w ogóle sprawę statusu prawnego neosędziów, a projekt regulaminu jest elementem wyjściowym, punktem wyjścia dla tego procesu czyszczenia wymiaru sprawiedliwości z sytuacji, które ewidentnie naruszają konstytucję i prawo międzynarodowe. Chociaż dobrze, jest aktem normatywnym bardzo technicznym w tym przypadku. Ja mocno byłem zdziwiony stanowiskiem, o którym zaraz zresztą chyba będziemy rozmawiać. Może przejdźmy jeszcze do drugiego przepisu, który jest w tym rozporządzeniu i potem myślę, że przejdziemy do stanowisk oponentów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Chciałem tylko powiedzieć, że jakby byłem zaskoczony siłą przekazu, może głośnością tego przekazu niektórych osób, które się stanowiskami, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, bo przepisy są de facto technicznymi przepisami. One nie wprowadzają rewolucji a na pewno nie w ustawie, tylko na poziomie rozporządzenia. No ale to taki trend. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tym drugim przepisie, tak Marto? Tak. Dobrze. Drugi przepis rozporządzenia kluczowy stanowi, że przy sporządzeniu orzeczeń i uzasadnień uwzględnia się prawo Unii Europejskiej, kierując się zasadami pierwszeństwa, bezpośredniego stosowania oraz lojalnej współpracy. Natomiast od razu może przejdę do uzasadnienia tego projektu. Tutaj autorzy wskazują, że zapis ten ma charakter wskazówki interpretacyjnej odwołującej się do hierarchii źródeł prawa, wynikającej wprost z przepisów Konstytucji. Mówiliśmy o tym, o miejscu prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym. Jeżeli mamy do czynienia z sprzecznością ustawy, która reguluje różne elementy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli praw i wolności jednostki na końcu całego procesu, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to wtedy trzeba stosować prawo międzynarodowe, które, i to podkreślam i będę podkreślał, które jest prawem polskim, prawem, które obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wchodzi w skład polskiego porządku prawnego. Mowa jest o prawie europejskim, szeroko rozumianym, czyli prawie Unii Europejskiej oraz prawie określone, czyli w traktatach, w traktacie o Unii Europejskiej i w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale drugi filar prawa europejskiego, to jest Europejska Konwencja Praw Człowieka i to nie wszystko, bo nie chodzi tylko o przepisy jednej grupy regulacji Unii Europejskiej i drugiej prawa, nazwijmy to strasburskiego, ale chodzi także o orzecznictwo, bo orzecznictwo sądu w Luksemburgu i orzecznictwo sądu w Strasburgu stanowi element składowy porządku prawnego polskiego i zgodność czy posłuszeństwo orzecznictwu sądowemu jest elementem składowym zobowiązania natury konstytucyjnej do przestrzegania przez wszystkie organy władzy publicznej prawa międzynarodowego, którym związana jest Rzeczpospolita Polska. Innymi słowy, krótko mówiąc, mamy do czynienia z korpusem regulacji prawnych, zarówno norm, jak i orzeczeń sądowych, które już to dokonują wykładnie tych norm europejskich, już to rozstrzygają sprawy indywidualne, które są elementem polskiego porządku prawnego i trzeba w orzekaniu
uwzględniać zarówno sam fakt tego złożonego systemu prawa, jak i hierarchii norm prawnych, które w przypadku, gdy sąd dojdzie do wniosku, że ustawa polska jest niezgodna z określona regulacja prawna ustawy, jest niezgodna z prawem ustanowionym poza Polską, ale przejętym przez Polskę i stanowiącym polski porządek prawny. Ja powiem szczerze, że mnie ten przepis troszeczkę zaskoczył, bo to jest dla mnie tak jakoś oczywiste, że wręcz nie wymaga jakichś wskazówek interpretacyjnych, ale być może taki wyznacznik jest potrzebny dla całego naszego środowiska. Dlaczego? Ale czy mogę w tej sprawie? Ja myślę, że przypomnienie jest zawsze potrzebne, bo to wcale nie jest oczywiste, mimo obowiązywania już ponad 27 lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i jeszcze dłużej Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, nieco krócej prawa europejskiego, bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której jeszcze niedawno, a stan prawny się nie zmienił, w związku ze stosowaniem prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, sędziowie na mocy ustawy kagańcowej byli poddawani szykanom w postaci postępowania dyscyplinarnego za stosowanie prawa europejskiego, w tym orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czyli taka gwarancja dla sędziów, stosujmy prawo europejskie, nie będziemy już narażeni na żadne dyscyplinarne procedury. Ja myślę, że tutaj nie ma gwarancji, poza postawą znaną z niedalekiej przeszłości, postawą ministra sprawiedliwości, pana profesora Adama Bodnara, który zawsze wskazywał na obowiązywanie prawa międzynarodowego, na to, że to jest punkt odniesienia dla sędziów. Gdy mowa o gwarancjach, proszę mi pozwolić przypomnieć pewną anegdotę, bo czy gwarancje mogą być przypisane osobie? Ja myślę, że ważniejsza jest regulacja niż osoba, mimo że wskazywałem w pierwszej kolejności, ale przypomina mi się historia z początku lat 70., gdy po kolejnym przewrocie w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i dojściu do władzy Edwarda Gierka, rozpoczęła się dyskusja właśnie na temat porządkowania systemu konstytucyjnego, zmian, które powinny nastąpić i gwarancji, które miałyby to zabezpieczać. I wtedy profesor Andrzej Burda, wybitny konstytucjonalista z UMCS-u, z Lublina, stwierdził, że cechy charakterologiczne przywódcy narodu są dosyć wiotką gwarancją praworządności. Więc myślę, że cały czas mam w pamięci tę wypowiedź publiczną wtedy i dlatego taką wielką wagę przywiązuję zarówno do gwarancji instytucjonalnych, proceduralnych, ale też do tego, kto jest głową tego mechanizmu, stoi na czele. No, dobrze, że na czele stoi pan profesor Adam Bodnar jako minister i prokurator generalny. Jeszcze panie profesorze, ja jeszcze chciałem powrócić do tego, co pan profesor mówił na temat stosowania prawa europejskiego. Dla państwa, dla widzów, którzy nie są prawnikami lub nie do końca mogą rozumieć te niuanse. To nie chodzi o nadrzędność, prawda? Podkreślmy to, bo pojawiają się w przestrzeni publicznej lub też w komentarzach głosy o nadrzędności, jakiejś nadrzędności prawa europejskiego nad konstytucją, a przecież konstytucja mówi, że konstytucja RP jest najwyższym prawem w Polsce i ona powinna być stosowana. To nie chodzi o nadrzędność, prawda? Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy konstytucję, która jest najwyższym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej, jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej i może powstać sytuacja i wszystkie
akty prawne, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej, powinny czy muszą być zgodne z konstytucją. Ale mamy do czynienia z sytuacją, w której w praktyce stosowania prawa może wystąpić kolizja. Może wystąpić kolizja między normą prawną a europejską, a konstytucją, ale może wystąpić kolizja w praktyce stosowania prawa. I wtedy mieliśmy, już mówię chyba po raz trzeci, pierwszeństwo ma prawo unijne, szeroko, prawo europejskie szeroko rozumiane. Ale gdyby się okazało, że ktoś dojdzie do wniosku, że prawo europejskie jest niezgodne z konstytucją, to jest pytanie, czy jest jakiś mechanizm kontrolny. W przypadku traktatu o Unii Europejskiej, prawa europejskiego pierwotnego, mamy do czynienia z sytuacją, czyli to, co jest fundusem regulacji europejskiej, mamy do czynienia z sytuacją, w której traktat o Unii Europejskiej, zarówno traktat o wspólnotach, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, jak i potem traktat o Unii Europejskiej, traktat z Lizbony, który był ratyfikowany, i jeden i drugi traktat po ratyfikacji był przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że żaden z zarzutów, które były przedstawiane, nie ma podstawy. Nie, Trybunał nie dopatrzył się sprzeczności regulacji europejskiej z konstytucją, czyli stwierdził konstytucyjność całej regulacji zawartej w traktatach jednym i drugim. No i teraz zaczynamy podważać, prawda? Zaczynamy wiercić no takim młotem, taką wiertarką z młotem udarowym była próba podważenia podstaw prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej, gdy zaskarżono przepisy fundamentalne, artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie mowa jest o zasadach, na jakich się opiera Unia, zaskarżono artykuł 4, który mówi o współpracy i lojalności, i zaskarżono artykuł 19, gdzie mowa jest o prawie obywatela do sądu. I co powiedział Trybunał Konstytucyjny? Że te przepisy stanowiące podstawę Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. To wywołało wielkie zainteresowanie w kancelariach wszystkich państw członków Unii Europejskiej. Wywołało śmiech politowania wśród prawników europejskich i wywołało rodzaj dyskomfortu prawników polskich, którzy wiedzą, że to orzeczenie po pierwsze jest absolutnie bezpodstawne, ale po drugie nie ma żadnego znaczenia. Ono nie wywołuje żadnych skutków prawnych, bo ani nie uchylone zostały przepisy traktatowe, ani nie przestał traktat obowiązywać w Polsce, więc no tak, przepraszam, trochę na bezdurno to zostało rozstrzygnięte. Dobrze, wróćmy może teraz do tego tematu, dlaczego taki rwetes w przestrzeni publicznej pojawił się po opublikowaniu tego projektu. Pan sędzia Zaradkiewicz napisał, że zmiany są jawnie niekonstytucyjne, a przyjęte rozwiązania wprowadzają trójpodział władzy rodem z okresu stalinizmu. To się pojawiło na Twitterze. Pani sędzia Manowska w swoim oświadczeniu pisze, że mamy do czynienia z sytuacją, która nawet nie zdarzyła się w PRL-u, w okresie, kiedy były wydawane wytyczne dla sędziów dotyczące stosowania przepisów prawa, i powołuje szereg artykułów z konstytucji w tym swoim obszernym oświadczeniu, które w jej ocenie właśnie te przepisy naruszają. Jakby się pan do tego odniósł, panie profesorze? Jeszcze bym dodał jedno, bo pani Manowska stwierdza, cytuję, sędziowie wiedzą, jakie unormowania obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej. I w pełni się zgadzam z tym stwierdzeniem. Sędziowie wiedzą. Tylko to jest adresowane nie do sędziów, tylko do
neosędziów. Myślę o tej pierwszym aspekcie, o wyłączeniu się w sytuacji, kiedy sprawa mnie dotyczy. Ja tylko może jeszcze wtrącę, że pani sędzia Manowska jest również osobą, która przeszła przez tą niekonstytucyjną procedurę przed neokaresem. Tak, i no, to jest sytuacja, w której szańce obrony są budowane z różnych materiałów, i z kamieni, i z gliny, i ze słomy, no bo przecież wartość argumentacyjna zawarta czy na Twitterze, czy w wypowiedzi pani Małgorzaty Manowskiej jest pochodną jej czy ich rozumienia porządku konstytucyjnego w państwie. Panie profesorze, ja przepraszam, że się wtrącę, a nie widzi pan takiej ironii losu, że najpierw my broniliśmy konstytucji przez ostatnie 8 lat i mówiliśmy głośno o tym, że ta konstytucja jest łamana i w jakich aspektach jest łamana i dotknęło to nas naprawdę w wielu aspektach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i tak naprawdę od 15 października minęły 2 miesiące i nagle ta konstytucja jest hasłem na sztandarach tych osób, które wcześniej ją łamały. No, ma tutaj zastosowanie stare powiedzenie ludowe, ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. No, to jest sytuacja, w której przez 8 lat zmienione było znaczenie norm konstytucyjnych, norm ustawowych, pojęć. Przecież kto mówi, znaczy przypomnijmy, kto mówił o tak zwanej praworządności. Prawda? No to dzisiaj możemy powiedzieć, no to co, kontynuujemy rozważania o tak zwanej praworządności, czy dzisiaj, kiedy władza i jej przedstawiciele widzą, że wszystko się zawaliło, że doprowadzili do sytuacji, w której Polska stała się państwem konstytucyjnie upadłym. Bo przypomnijmy, wszystkie konstytucyjne organy państwa, z wyjątkiem jednego, Rzecznika Praw Obywatelskich, przez te wszystkie konstytucyjne organy państwa, czyli prezydent, parlament, rząd, prezes Rady Ministrów, prokurator generalny i pierwsza ofiara wojny władzy politycznej z konstytucją, czyli Trybunał Konstytucyjny, wszystkie te organy prowadziły wojnę przeciwko własnej konstytucji. I to mamy sytuację, w której mamy 13 rozdziałów w Konstytucji. 12 rozdziałów zostało, przepisy 12 rozdziałów zostały celowo i świadomie naruszone przez konstytucyjne organy państwa. Nie został naruszony ostatni przepis, i nie został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie przepis, który mówi, że Konstytucja wchodzi w życie w 3 miesiące od daty jej ogłoszenia. I myślę, że przez zapomnienie czy niestaranność ten przepis Konstytucji nie został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego z powodu domniemanej niekonstytucyjności tego przepisu, bo na pewno gdyby został zaskarżony, to Trybunał uznałby, że jest to przepis niezgodny z Konstytucją. I wtedy w ogóle zniknąłby problem, no bo nie może być niezgodności z aktem prawnym, który nie istnieje. Dość sarkazmu. Natomiast wracam do tego wątku. No, pani Manowska, dawni ministrowie sprawiedliwości mają pełne usta czystych frazesów, które niestety brzmią tak, jakby to było powiedziane poważnie. Gdy oni mówią o konstytucji, gdy mówią o rządach prawa, gdy mówią o podziale władzy, to ja chciałbym postawić im lustro przed oczami, żeby zobaczyli, co robili przez 8 lat. I przecież Polska w wyniku działania tych konstytucyjnych organów państwa straciła suwerenność. Oni mówią, że walczą o suwerenność, walczyli o suwerenność, że przywrócili suwerenność. Polska utraciła suwerenność, bo nie jest suwerennym państwem to, którego konstytucyjne organy niszczą własną konstytucję. Bo trzeba zapytać, z jakiego powodu? Kto wkłada im do uszu i do
do ust koncepcję naruszania własnej ustawy zasadniczej. Więc te wszystkie opowiastki o tym, że oto te osoby dzisiaj występują w obronie konstytucji, między bajki włożyć, również patrzę na to, co jest napisane też przez panią Manowską, a mianowicie nowy minister rozpoczyna swoje urzędowanie od przedkładania projektów aktów normatywnych pod pretekstem poszanowania zobowiązań międzynarodowych. Czyli to, co jest istotą, jest kwalifikowane przez panią Manowską jako pretekst, czyli coś, czego nie możemy poważnie traktować, bo nie jest istotą zagadnienia. Więc mamy, to jest moja odpowiedź. Dobrze. Przepraszam, Marta. Jeszcze powracając do tego pisma pani Manowskiej, przypomnijmy taką scenę, którą może państwo pamiętacie, jak pani, podczas której pani Manowska losowała te słynne kulki, prawda? To też świadczy trochę o jej pozycji jako osoby, która zasiada w tej chwili na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ale powracając do tego pisma, pani Manowska wręcz wskazuje, że projekt tego rozporządzenia narusza artykuł 178 Konstytucji, chyba ustęp pierwszy, i zasadę trójpodziału władzy określoną w artykule 10 Konstytucji i stanowi drastyczną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej. Bóg mi świadkiem, nie wiem w jakim zakresie to rozporządzenie, no może się wspólnie zastanowimy, w jakim stopniu to rozporządzenie miałoby naruszać trójpodział władzy. Kompletnie tego nie rozumiem. To znaczy, jeżeli, tak jak zaczęliśmy ten program i pan profesor mówił tutaj o starożytnej maksymie, że nikt nie może być sędzią, a nie powinien być sędzią w własnej sprawie, to właśnie to rozporządzenie dąży do tego, żeby nikt nie był sędzią we własnej sprawie, a pani Manowska twierdzi odwrotnie, że to rozporządzenie właśnie narusza zasadę trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziego. Rozporządzenie nic nie mówi o nieusuwalności sędziego. Ale będziemy mieli przez następne miesiące, by nie powiedzieć lata, tę śpiewkę na tę samą melodię. No, te osoby, które przez 8 lat niszczyły konstytucję, dzisiaj będą się cały czas powoływały na konstytucję i będą obrońcami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ja słyszałam nawet, że odwołają się do sądów europejskich. Ja myślę, że poskarżą się do sądów europejskich, że złożą donos na Rzeczpospolitą Polską do sądów europejskich, prawda? I musimy przygotować się na to, że tak jak pojęcia zastane w ciągu ostatnich 8 lat uzyskiwały sperwertyzowane znaczenie. Uzyskiwały znaczenie, o których nikt nie pomyślał, że można dojść do takich wniosków, że ma oto właśnie takie znaczenie. Tak dzisiaj w celach obrony swoich dawnych racji, czyli skutków niszczenia konstytucji, będą powoływali się na konstytucję jako tarczę, która ma ich bronić przed doprowadzeniem do tego, co nazywa się odpowiedzialnością za naruszenie konstytucji, naruszenie prawa. Ja bym chciała zapytać o inną rzecz. Dzisiaj już w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że Sejm jutro podejmie bardzo istotne uchwały, o których się mówiło. Między innymi jedna z tych uchwał ma dotyczyć KRS-u i członków KRS-u, którzy na skutek tych niekonstytucyjnych zmian, o których rozmawialiśmy, nie zostali wybrani przez sędziów, tylko zostali powołani przez polityków. Czy to, jak pan to ocenia jako konstytucjonalista? Czy możemy tą uchwałą sejmową odwołać ten skład KRS-u, a jeśli już go odwołamy, to w takim razie co dalej? Co dalej możemy zrobić? To jest bardzo trudny problem i stwierdzenie, że jest trudny problem, nie jest ucieczką od odpowiedzi, ale w normalnej sytuacji powinna być zmieniona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa w ten sposób, by przywrócić model, w którym sędziów, 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa jest wybieranych przez innych sędziów w ramach
demokratycznej, porządnej procedury z udziałem zgromadzeń sędziów sądów wszystkich instancji i w mechanizmie, który gwarantowałby czy zabezpieczałby proporcjonalny udział sędziów sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, ale także Sądu Najwyższego. Tak było do 2018 roku. To, co zostało zrobione, czyli sytuacja, w której członków Krajowej Rady Sądownictwa sędziów wybiera Sejm, jest przykładem potwierdzającym dramatycznie antykonstytucyjną regułę działania organów władzy publicznej, a mianowicie uzurpowanie sobie kompetencji. Sejm nie miał prawa do powołania więcej niż 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli 4 posłów. Jest to wyraźnie określone w Konstytucji, ilu członków powołuje Sejm. Sejm powołał 4 posłów wtedy, dzisiaj też, oraz powołał 15 sędziów, czyli Sejm powołał 19 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Uzurpacja kompetencji, tak jak uzurpował sobie kompetencję prezydent do tego, żeby ułaskawić osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem, czy uzurpował sobie prezydent kompetencję do nieprzyjęcia ślubowania przez prawidłowo wybranych sędziów, czy pani premier Szydło uzurpowała sobie kompetencję do niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Uzurpacja kompetencji była podstawowym mechanizmem działania tamtejszej władzy. I teraz mamy do czynienia, w której ten akt uzurpacji kompetencji powinien być sanowany, czyli uzdrowiony przez zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale jak wiemy, ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa podpisał pan prezydent i nie miał wątpliwości, że jest to zgodne z konstytucją. To był stempel niekonstytucyjności pod hasłem zgodności z konstytucją. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa była zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. I kluczowy element tego problemu, czyli kto może powoływać sędziów, został skwitowany przez Trybunał Konstytucyjny jednym zdaniem. Trybunał powiedział, ponieważ w Konstytucji nie jest określone, kto powołuje sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to mógł to zrobić Sejm. No, taka wykładnia Konstytucji, w której jest wyraźnie powiedziane, ilu członków powołuje Sejm, dyskwalifikuje studenta na egzaminie z prawa konstytucyjnego. Przecież przez takie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mamy do czynienia z autodelegitymizacją Sądu Konstytucyjnego. Ale po wprowadzeniu długim chcę powiedzieć, co należy zrobić i dlaczego należy zrobić. Po pierwsze, należy przestać zatruwać wymiar sprawiedliwości powoływaniem neosędziów, bo długopis prezydenta nie uzdrawia chorego procesu mianowania sędziów. To po pierwsze. Po drugie, rozumiem, że to, co może zrobić minister sprawiedliwości, to nie rozpisywać konkursów na nowe stanowiska. I chyba już w sądach. Taka deklaracja padła tak z ust jest. Ministra. No, czyli Krajowa Rada Sądownictwa w pewnym momencie nie będzie miała nic do roboty, no bo nie będzie wniosków. Rozpatrzy te wszystkie wnioski, które już są złożone, ale nie będzie nowych stanowisk. I po trzecie, mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy przywrócić konstytucyjność państwa polskiego. Mamy przywrócić taki minimalny porządek prawny i porządek moralny w zakresie moralności publicznej, moralności funkcjonowania państwa. I nie można się zgodzić na to, żeby konstytucja, na którą powołuje się dzisiejsza opozycja i wielu sędziów, neosędziów,
była pułapką zastawioną na drodze do przywracania rządów prawa. Bo jeżeli mówimy o gwarancji nieusuwalności sędziów, prawda? Można usunąć, jeżeli jest popełnił przestępstwo, postępowanie dyscyplinarne, złożenie z urzędu. Ale w Konstytucji mowa jest o sędziach. Natomiast tutaj mamy do czynienia z neosędziami, z osobami, które w fałszywym, niezgodnym z Konstytucją trybie uzyskały możliwość rozstrzygania spraw w procedurze sądowej. Wobec gwarancja konstytucyjna dotyczy tylko sędziów, nie dotyczy innych osób, które mienią się sędziami, czy które są przez niektórych swoich kolegów uznawanych za sędziów, ale sędziami nie są. Uważam, że parlament, biorąc pod uwagę tę skalę szkód, która została wyrządzona przez działanie neo-KRS, biorąc pod uwagę niekonstytucyjność jej statusu, biorąc pod uwagę tryb, w jakim wybrani zostali sędziowie do neo-KRS, powinien odwołać uchwałą członków sędziów neo-KRS i doprowadzić następnie do przywrócenia modelu, który zakłada, że sędziowie wybierani są przez sędziów. No ale wiemy, że przez najbliższe 2 lata mniej więcej może dojść do takiej sytuacji, że nie uda uchwalić się ustawy, ponieważ pan prezydent, już podpisując wcześniejszą ustawę, dość mocno chyba zadeklarował swoje stanowisko. I co wtedy, panie profesorze? Czy możemy funkcjonować bez KRS-u? A to wtedy, to pytanie ja zadam państwu, sędziom, bo wy macie najlepszy obraz sytuacji, jak wygląda stan rzeczy w wymiarze sprawiedliwości. Bo po pierwsze, trzeba zrobić fotografię sądownictwa. Wiemy, że około 2300 osób zostało wprowadzonych do wymiaru sprawiedliwości i orzeka. Ale wiemy, że na przykład, że na Śląsku powstała jednostka, w której są wyłącznie neosędziowie. Ale w innych sądach jest różnie i trzeba by mieć fotografię na poziomie sądów, ale wszystkich sądów rejonowych, jak się układa sytuacja w Łodzi, w Kołobrzegu, w Ciechanowie czy w Jeleniej Górze. Trzeba zrobić fotografię sądów okręgowych z podziałem na wydziały. Trzeba zrobić fotografię sądów apelacyjnych, a do Sądu Najwyższego za chwilę może jako odrębnego problemu wrócimy. I wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest sytuacja, jakie jest obciążenie sędziów i czy sytuacja, w której nie będzie przez pewien czas dopływu młodych sędziów, bo w ogóle myślę, że nie rozważamy sprawy awansów w najbliższych latach, ale dopływu młodych sędziów, sędziów po raz pierwszy powołanych do orzekania, jakie to może mieć skutki dla bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa prawnego, dla efektywności orzekania, dla długości trwania postępowań i tak dalej, i tak dalej. To jest zadanie nowego ministra sprawiedliwości, by uchronić się przed pozornym argumentem załamania się wymiaru sprawiedliwości kompletnie, jeżeli nie będzie działała neo-KRS. To nie chodzi o działanie neo-KRS, tu chodzi o skutki dotychczasowej działalności neo-KRS i przeciwdziałanie pogłębianiu się chaosu wynikającego z działania neo-KRS. Więc mam wrażenie, że ten czarny, dramatyczny obraz załamania się wymiaru sprawiedliwości no, ma właśnie pokazać, czy być argumentem, nic nie róbcie, zaakceptujcie to wszystko, co było i dalej niech neo-KRS do końca swojej kadencji opiniuje kandydatów do sądu. A możemy jeszcze? Oczywiście.
Czarny scenariusz jeszcze pojawia się wtedy, kiedy część neosędziów mówi o załamaniu się systemu wymiaru sprawiedliwości, ale dlatego, że rzekomo są proponowane prowadzone postępowania, czy wszczęte postępowania weryfikacyjne, nikt tutaj nie mówi ani żaden z projektów, przynajmniej ja takiego nie znam, o żadnej weryfikacji, ale również dotyczące orzeczeń neosędziów. I też w przestrzeni publicznej pojawiały się głosy neosędziów mówiące o tym, no tak, ale co z orzeczeniami, które zostały wydane przez neosędziów. Ja myślę, że na dzisiejszy program to by było zbyt wiele jeszcze dorzucić tutaj tą kwestię nowych uregulowań proponowanych między innymi przez Stowarzyszenie Justicja. Ale też należy jasno wskazać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o neosędziów, którzy awansowali, prawda, ale i o neosędziów, którzy trafili z korporacji innych zawodów prawniczych do sądów rejonowych, czyli tej pierwszej podstawowej jakby bariery, z którą spotyka się obywatel. Przepraszam. Nie, proszę, panie profesorze. Ale wszyscy, którzy poważnie rozważają mechanizmy przywracania państwa konstytucyjnego, bo ja jak u Michela Houellebecqa poszerzam pole walki. Otóż wszyscy, moja ulubiona książka. Bardzo się cieszę, moja też. Wszyscy, którzy poważnie rozważają projekty uzdrowienia sytuacji, wszyscy są zgodni co do tego. Wyroki wydane przez neosędziów zachowują moc i są trwałe. Chyba że któryś z uczestników postępowania w określonym czasie, ten czas nie może być rozwleczony, będzie chciał doprowadzić do wznowienia postępowania z tego względu, że sąd był niewłaściwie obsadzony. I wtedy taka możliwość powinna być zagwarantowana i będzie z całą pewnością zagwarantowana. Ale co do zasady, wszystkie wyroki pozostają w mocy. Zasada pewności obrotu prawnego, która zasada jest kluczowa dla obywatela. Zasada bezpieczeństwa prawnego. A ci, co mówią, że nie wiadomo, co będzie z wyrokami, to właśnie jątrzą. To znaczy próbują podważyć kierunek rozwiązań, które są proponowane. Ja może jeszcze odnośnie tego KRS-u, bo to jest rzecz, nad którą ja się sama zastanawiam i myślę, że mogę o tym powiedzieć, że dyskutowaliśmy też w ramach stowarzyszenia. I tak naprawdę mamy do wyboru dwie sytuacje. Albo zostawiamy KRS, który produkuje fałszywych sędziów i pogłębia chaos i tak naprawdę nie jest konstytucyjnym organem, albo go likwidujemy. I może mamy gorszą sytuację, bo nie mamy powołań, ale nie pogłębiamy chaosu. Zatrzymujemy to, co jest źródłem bezprawia, co potwierdziły sądy europejskie, że ten sposób powoływania sędziów jest szkodliwy dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Więc jak mamy na szali zważyć, czy utrzymujemy organ, który pogłębia nam chaos, czy mamy nie mieć tego organu, to ja powiem szczerze, wolę nie mieć tego organu. To jest moje stanowisko. I w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym pani sędzia powiedziała, mamy orzeczenia sądów europejskich, mamy uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego, a to oznacza z punktu widzenia zarówno prawa wewnętrznego, jak i naszych zobowiązań międzynarodowych, że jesteśmy jako państwo polskie zobowiązani, państwo jest zobowiązane do zrealizowania orzeczeń, tego, co zostało powiedziane w orzecznictwie. I państwo, a to z kolei wynika z konwencji o umowach międzynarodowych i polskiej ustawy o umowach międzynarodowych, państwo nie może powoływać się na wewnętrzne przeszkody jako uzasadnienie niewykonania orzeczenia sądowego. Innymi słowy, tak długo jak nie zrealizujemy celu, jakim jest przywrócenie konstytucyjności systemu wymiaru sprawiedliwości, będziemy jednocześnie w zwłoce z punktu widzenia zobowiązań międzynarodowych wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ktoś powie,
może powiedzieć, te sądy są daleko, prawda, bliższa ciału koszula, to w dodatku przez tyle lat nikt nie szanował sądów i orzeczeń sądowych łącznie z prezydentem, to czy musimy się przejmować tym zobowiązaniem? Jeżeli nie będziemy się przejmowali, to znaczy, że jesteśmy na równi pochyłej upadku państwa, bo państwo to jest system reguł, norm, zasad postępowania organów państwowych, obywateli, wzajemnych relacji. To, co jest istotą Unii Europejskiej, to, co jest istotą państwa konstytucyjnego, to działanie w oparciu, na podstawie i w granicach prawa. Nie ma innej funkcji ani konstytucja, to znaczy z naszego punktu widzenia rozmowy, ani konstytucja, ani prawa europejskie. Mamy komentarz. Pan Jezus Chrystus pisze tak, ale za islamską opcją wizji prawa opowiedziało się kilkoro prawników z profesorskimi dyplomami. I ja tutaj chciałam zapytać pana profesora, jak pan odnosi się do różnych stanowisk właśnie innych profesorów. Bo tak, pan profesor Sadurski mówi, że jeśli będziemy działać w rękawiczkach i nie będziemy przekraczać litery i przepisów konstytucji, to doprowadzimy do tragedii. Czyli rozumiem, że wskazuje, że trzeba zadziałać trochę kontralegem, a z kolei profesor Zoll ostatnio w wywiadzie powiedział, że być może należałoby rozważyć jakiś kompromis z prezydentem i pozostawić neosędziów w obrocie, przekonując w ten sposób prezydenta do podpisania nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To takie z ostatnich dni dwa skrajne stanowiska. Panie profesorze, jakby pan się do tego odniósł? Ale najpierw pomodlę się do Jezusa Chrystusa, bo pan poruszył niezwykle ważny problem o charakterze etosu zawodowego prawników czy osób, które chciałyby być uznane za prawników. I będę powtarzał jak mantrę moją tezę czy wypowiedź sprzed kilku lat, a mianowicie, że dla budowania państwa konstytucyjnego konieczni są prawnicy. Dla niszczenia państwa konstytucyjnego wystarczają absolwenci Wydziału Prawa bez względu na ich stopnie i tytuły zawodowe i naukowe. Ktoś, kto niszczy konstytucję, nie może nazywać siebie prawnikiem. Co więcej, pan pisze o prawnikach z tytułami, dyplomami profesorskimi, tytułami profesorskimi. I to nie tylko to są prawnicy, którzy nauczają, ale to są prawnicy, którzy zdradzili w istocie swoją podstawę swojego funkcjonowania w środowisku akademickim i sędziowskim. Bo jeżeli ktoś po roku 2018 zdecydował się na to, żeby wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa, a następnie do prezydenta o mianowanie na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, to ten profesor, a to większość to są ludzie z uniwersytetów, zarówno byli w Izbie Dyscyplinarnej haniebnej pamięci, jak i w drugiej nowej izbie, Izby Kontroli Nadzwyczajnej kontroli spraw publicznych i skargi nadzwyczajnej. Otóż, jeżeli te osoby ze stopniami czy tytułami profesorskimi wiedziały, że ta konstrukcja mianowania jest nie tylko niekonstytucyjna, ale jest antykonstytucyjna, to pytam o etos akademicki i odpowiedzialność za swoje działanie związane z uczestniczeniem w procesie antykonstytucyjnym. Jeżeli nie wiedziały tego, że uczestniczą w tym procesie, to znaczy, że nie mają żadnych kwalifikacji, nawet tych wymaganych od uczestnika seminarium prawa konstytucyjnego na trzecim roku studiów. I to jest moja odpowiedź. To nie są osoby,
które mają prawo do tego, żeby nazywać się prawnikami, bo to jest dyshonor dla prawników, dla sędziów, dla profesorów. I jeszcze, powiem, jako dawny nauczyciel akademicki, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, ale przez 8 lat granice wyobraźni przesunięto nam niezwykle. No ale mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której taki właśnie sędzia, profesor, sędzia Sądu Najwyższego, profesor, staje przed studentami, wchodzi do sali seminaryjnej czy wykładowej i naucza prawa. A to jest dla mnie wielka zagadka związana z no już etosem, w tym wypadku akademickim, takich ludzi. Ale było pytanie, o którym zapomniałem. Co robić, jak profesor Sadurski mówi, że nie możemy działać w rękawiczkach i doprowadzimy do tragedii, jak będziemy trzymać się przepisów konstytucji, a profesor Zoll mówi, żeby pójść na kompromis z prezydentem? Ja jestem w kontakcie z obydwoma panami. Mamy bardzo dobre relacje i oni wiedzą wzajemnie, że jednemu i drugiemu pisałem: i ty masz rację, i ty masz rację. Bo to nie ma w moim rozumieniu złożoności zjawiska, z którym musimy być konfrontowani, z taką alternatywą rozłączną pod tytułem albo, przepraszam, albo Matczak, albo Sadurski, albo pragmatyzm, albo idealizm. Otóż to jest stan niezwykłego poziomu zniszczenia porządku prawnego w Polsce. To jest gruz, z którego będziemy mogli, jeżeli będziemy potrafili, odbudować państwo, polskie jako państwo działające na podstawie prawa. W czasie odgruzowywania z całą pewnością pobrudzimy sobie ręce i pokaleczymy sobie ręce. Nie będziemy w stanie doprowadzić do stanu oczekiwanego, przechodząc, jakby to powiedzieć, aksamitną rewolucję, czy mając aksamitną skórę cały czas na rękach i na nogach. Co to oznacza? To oznacza, że należy dokładać wszelkich starań, żeby proces przywracania praworządności, a i znowu szerzej, przywracania państwa konstytucyjnego, odbywał się według reguł, które uznajemy za podstawę naszego funkcjonowania. Uznawaliśmy poprzednio, uznajemy dzisiaj i chcemy, żeby były uznane w przyszłości. Ale jeżeli powstałaby sytuacja, w której przepisy stoją ustanowione w ostatnich 8 latach, o tym tylko mowa, stanowią przeszkodę dla przewrócenia rządów prawa, to trzeba po prostu uznać, że one nie istnieją. Prawo bardzo często posługuje się koncepcją domniemania, prawda? Tak. Więc trzeba domniemywać, że to, co jest ustawą i formalnie jest uchwalone, nie jest prawem w rozumieniu podstawowych zasad, jakie powinno prawo spełniać. Innymi słowy, mamy do czynienia z wieloma sytuacjami ustawowego bezprawia. Formalnie jest to ustawa, faktycznie nie ma nic wspólnego z tym, co jest esencją prawa i wartością, którą prawo ma realizować. Bo moja ocena tego, co się zdarzyło 15 października jest następująca. Zatrzymany został proces faszyzacji państwa polskiego. A jeżeli przyjąć taką hipotezę, to wtedy mamy podstawę, żeby zastosować formułę Radbrucha, czyli niemieckiego filozofa prawa, który w 1946 roku odniósł się do hitlerowskiej przeszłości prawniczej w Niemczech i stworzył instrumenty
czy podstawy myślenia o tym, w jaki sposób przywrócić państwo prawa. Panie profesorze, bardzo też istotny komentarz Jezusa Chrystusa. Setki asesorów nadstawia szyję do mianowań adrianowych. Jaka jest więc moralność tego środowiska? Komu uniwersytety wydają dyplomy? Nie będę pytać o moralność. Będę pytać o to, że projekt Justicji mówi o tym, żebyśmy nie wzruszali nominacji asesorskich, w związku z tym, że ci ludzie w pewien sposób zostali postawieni pod ścianą. Kończyli naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i mieli do wyboru albo kontynuować pracę jako asesorzy, bądź zamknąć sobie drogę do kariery i narazić się też na zwrot kosztów nauki. Czy widzi pan tutaj w tym rozwiązaniu przyjętym przez Justicję, w projekcie Justicji, dobre rozwiązanie, żeby tych nominacji asesorskich nie wzruszać? Uważam, że w przypadku asesorów oni mieli taki wybór jak Adam w raju. Mianowicie albo zdecydować się na to, żeby kontynuować swoją drogę zawodową, wchodząc, no jakby to powiedzieć, z czystą kartą do wymiaru sprawiedliwości, bo nie mieli innej możliwości niż poddać się tej procedurze i trzeba by sprawdzić, jak zachowywali się jako osoby, które orzekały, ale ja bym w ogóle nie dotykał tych nominacji asesorskich, ale bardzo bym za to dotykał wszelkie awanse, które zostały, miały miejsce w tych ostatnich latach i mianowanie na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te osoby z tych najwyższych instancji sądowych powinny natychmiast wrócić do swoich miejsc pracy, czyli na uniwersytety, bądź tam skąd przyszli i ewentualnie ponownie starać się, gdy będą rozpisane konkursy na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, przystąpić do normalnego konkursu, nowego konkursu kwalifikacyjnego przed prawidłowo powołaną, zgodną z Konstytucją, Krajową Radą Sądownictwa. Im krzywda się nie dzieje. Oni nie zostaną bez pracy, oni nie zostaną bezrobotni. Oni nakarmią swoje dzieci i napełnią baki samochodów. Ale powtarzam, oni, ci właśnie sędziowie Sądu Najwyższego, czy osoby orzekające w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wobec których oczekiwania społeczne w uzasadniony sposób są o wiele wyższe niż od sędziów zaczynających swoją drogę zawodową, te osoby powinny być cofnięte do miejsc pracy, skąd przyszli. Przekraczamy czas, musimy powoli kończyć. Jarku, oddam ci ostatnie słowo. Tak pomyślałem, panie profesorze i Marta, o tym, że jesteśmy trochę tak jak w czasie transformacji przełomu lat 80. i 90. Znowu musimy odbudowywać. Ja pamiętam nieco ten czas, już byłem dorosłym człowiekiem wtedy. Wydawało się to wszystko takie ekscytujące, a zarazem bardzo trudne, ale z naciskiem na ekscytujące. A teraz mam wrażenie, że jest bardzo trudne i bardzo dużo przed nami pracy, natomiast bardzo się cieszę, że jest to ten czas, bo możemy w końcu i mam nadzieję, że w końcu tak się stanie, że ten wymiar sprawiedliwości będzie wymiarem sprawiedliwości na dekady i że my go wszyscy zreformujemy. I pokładamy duże nadzieje w panie ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze. A jeżeli mogę, chciałbym kolejny raz i będę powtarzał, wyrazić najwyższe uznanie, szacunek i podziękowanie sędziom niezłomnym. Wszystkim tym sędziom, ale także prokuratorom, którzy pamiętali o przysiędze sędziowskiej i byli punktem odniesienia dla nas, dla ludzi z uniwersytetów, dla ludzi z ulicy. Ulicznicy to najpiękniejsza kategoria ludzi. Ulicznicy i ulicznice to najpiękniejsza kategoria ludzi, jaką można sobie wyobrazić. Bardzo Państwu dziękuję i składam najwyższe słowa najwyższego uznania. Ja też dziękuję. Jeszcze tylko ostatni komentarz Jezusa Chrystusa. Wierzę w pana profesora Bodnara.
Niech to będzie takie nasze motto na koniec tej audycji. Proszę Państwa, dwie najbliższe poniedziałki to będą powtórki. Musimy troszeczkę odpocząć, okres świąteczny wymaga spotkania z rodzinami. Widzimy się w nowym roku. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejszą frekwencję, obecność i wszystkie komentarze. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dobrego. Wesołych świąt. Dobrych świąt. Tak, wesołych, spokojnych świąt. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.